Cześć, witajcie, z tej strony Kasparow. Od premiery Battlefielda 4 minęło już trochę czasu, a to jest dobry moment na to, żeby podsumować wszystko to, co działo się do tej pory z tą grą i jak wygląda jej stan na dzień dzisiejszy. Dlaczego właśnie taki materiał? Otóż przeglądając fora o grach komputerowych oraz oglądając materiały filmowe, co chwila trafia się na opinie, które delikatnie mówiąc dość nieprzychylnie odnoszą się do najnowszej produkcji DICE. Daleko szukać nie trzeba, wystarczy wejść na forum Pomoc Techniczny EA, a naszym oczom ukaże się setki tematów dotyczących w sumie tych samych problemów. O czym więc mowa? Głównie o nagłym spadku płynności gry, ogromnych lagach, niezależnie od konfiguracji sprzętowej komputera oraz połączenia internetowego, migotanie tekstur, błędach przy połączeniu z serwerami oraz wyrzucaniu z gry. No ale po kolei, zacznijmy od samego początku, czyli od premiery gry. Recenzując Battlefielda właśnie w dniu premiery, wierzcie lub nie, ale gra działa dość dobrze. Kampanię dla pojedynczego gracza ukończyłem bezproblemowo, a rozgrywka multiplayerowa, pomimo oczywistego natłoku graczy, wyglądała dość znośnie. Wielu graczy już wtedy narzekało na ciągłe rozłączenia z serwerami, podczas gdy ja tego problemu po prostu nie miałem. Niestety długo płynnością gry się nie nacieszyłem, no ale o tym później. W ciągu kolejnych dni testowania map i różnych trybów gry, fora powoli zaczęły się zapełniać setkami wątków na temat ogromnych spadków FPS. Ludzie, którzy mieli stosunkowo mocne komputery, również ów problem zgłaszali, ale odpowiedzi od producentów próżno było szukać. Po jakimś czasie gracze wpadli na pomysł, żeby uruchomić grę w trybie okienkowym przy wyłączonej ramce, co problem częściowo rozwiązało. Niedługo później DICE wypuściło w końcu aktualizację gry, ważącą dość sporo, a mimo tego większość zgłaszanych wcześniej błędów pozostała dalej w grze. Po tej łatce oczekiwaliśmy przede wszystkim poprawienia kodu sieciowego gry, który od samego początku wywołał lawinę krytyki pod adresem dewelopera. Chodziło głównie o błędną rejestrację trafień pocisku, ginięcie będąc za solidną osłoną oraz lagi pomimo bardzo niskich pingów. Im więcej godzin gry przybywało na karcie mojego żołnierza, tym bardziej problemy, o których mówili gracze, zaczęły się rzucać w oczy. Co prawda gra chodziła mi płynnie nawet na ustawieniach ultra, ale opóźnienia, jakie czasami się pojawiały, powodowały u mnie prawdziwą szewską pasję. W międzyczasie do kart z rodziny GeForce zostały wydane nowe sterowniki, co w moim przypadku podniosło płynność gry o około 10 klatek na sekundę. Moja radość nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ opóźnienia, o których wcześniej wspominałem, zrobiły się jeszcze bardziej uciążliwe. Problem urósł do tego stopnia, że praktycznie do chwili obecnej mam ogromne lagi bez względu na serwer, na którym gram. Obecnie całą moją przygodę z tą grą mogę opisać w jednym zdaniu. Mianowicie gra chodzi gorzej niż kilka dni po jej wydaniu. Przyznam się, że początkowo byłem ogromnie zdziwiony, na co aż tyle ludzi narzeka, ale po kilkudziesięciu godzinach w grze problemy zaczęły dotykać i mnie, co jest o tyle dziwne, że wcześniej tak źle nie było. Początkowo myślałem, że problem musi leżeć po mojej stronie, więc uparcie chciałem zmusić grę do prawidłowego działania. Postawiłem nawet system od nowa na drugiej partycji, a grę przeniosłem na dysk SSD. Komputer podpiąłem do internetu z pominięciem routera, a wszystkie niepotrzebne usługi systemowe zostały wyłączone. Jakie były tego efekty? Krótko mówiąc, żadne. Gra na ustawieniach ultra wyświetlała mi 120 klatek na sekundę, a mimo tego moje pociski wydawały się nie trafiać wroga, nawet jeśli wywaliłem w niego cały magazynek z relatywnie bliskiej odległości. Oczywiście nie działo się tak cały czas, ale było to na tyle dokuczliwe, że zdobycie dobrego wyniku w tabeli graniczyło z cudem. Obecnie po kolejnej łatce sytuacja wygląda podobnie. Bez względu na to, który serwer wybiorę i na jaki tryb wejdę, opóźnienia są na tyle duże, że skutecznie psują radość z rozgrywki. Zrobiłem jeszcze kilka testów, włączając w to komputery moich znajomych, a także inne komputery w mojej własnej sieci lokalnej i wyniki były zaskakujące. Otóż nawet na dużo gorszej konfiguracji gra w niektórych przypadkach chodzi po prostu lepiej. Wygląda więc na to, że DICE ma poważne problemy z optymalizacją gry w zależności od konfiguracji komputera. Częściowo zresztą producent przyznał się do winy, po cichu wyłączając efekty fizyczne, takie jak ruch roślinności w niektórych miejscach. Nie można więc oprzeć się wrażeniu, że DICE uchwyciło działanie zaawansowanych elementów cząsteczkowych w materiałach promocyjnych po to tylko, żeby później je wyłączyć, próbując ratować płynność działania gry. Mam wrażenie, że w zespole programistów siedzą jacyś niedouczeni praktykanci, którzy na chybił trafił starają się naprawić grę. Dlaczego? Daleko szukać nie trzeba, otóż ostatnia łatka wprowadziła pewien bardzo irytujący bug, mianowicie czasami obserwując kamerę śmierci widzimy, jak zabił nas wróg, który posiadał 0 HP. Zostaliśmy więc zabici przez zombie lub jakąś inną magiczną siłę. W tym momencie można się pokusić o małe jasno widzenie i spokojnie powiedzieć, że niedługo będą wypuszczać łatkę, która będzie miała z kolei poprawić poprzednią łatkę. Mam nadzieję, że potraktujecie ten materiał jako analizę, co z grą jest nie tak, jeśli chodzi o kwestie optymalizacyjne. Moim celem nie było i nie jest bezpodstawne najeżdżanie na tę produkcję, tylko pokazanie, co tak naprawdę z tą grą się dzieje od momentu premiery. W tym miejscu możemy postawić sobie pytanie, Battlefield 4 to hit czy kit? Ani to, ani to. Przy obecnej optymalizacji produkcji, raczej jej braku oraz przy ogromnych problemach z połączeniem warto oszczędzić sobie nerwów i poczekać na ewentualną naprawę błędów. Żeby nie być jednostronnym, to wiem, że są osoby, którym gra działa dosyć znośnie i czerpią masę frajdy z rozgrywki. No cóż, ja i wielu innych graczy możemy tylko pozazdrościć lub po prostu zmienić grę.
Nie wspomnę już o stracie pieniędzy, które obecnie wiele osób stara się odzyskać z różnym skutkiem. Gorąca prośba do Was o to, żebyście pod spodem napisali o swoich doświadczeniach z grą. Jakbyście ją ocenili z perspektywy czasu i jak chodzi na Waszych komputerach. Cześć, na razie, trzymajcie się.